Witajcie ponownie. Tym razem zajmiemy się questem sami swoi. Quest bierze się sam wraz z postępem fabuły. Na początek musimy iść do sprzedawcy i kupić jakieś ciekawsze ciuszki. Na tym etapie gry mamy zadziwiające zasoby finansowe, więc nie spodziewajmy się raczej zakupu czegoś zbyt ciekawego, ale zawsze to jakaś zmiana na plus. Sprzedawca. Chętnie obejrzę. Czy sprzedaje też broń? Niestety nie. Więc może jakąś ładną zbroję. Poziom 3, poziom 4 to już niestety nie dla nas. Wiedza, kondycja. Wiedza, mana. Fajne. Hełm. Dobra, od tej strony. Zręczność, kondycja, zręczność, kondycja, zręczność, mana, punkty życia, wiedza, moc. Buty. Mana. Moc, wiedza. Super. Spodnie. Siła, wiedza, moc, moc, mana, moc i rękawice. Skoro już kupujemy jakieś itemy, spróbujmy kupić takie, które przynajmniej trochę nas wzmocnią. Moc, mana. Dobrze byłoby to ubrać, ponieważ od noszenia lepszego sprzętu w plecaku nikt się jeszcze silniejszym nie stał. Tak, teraz to już wyglądamy jak prawdziwy druid. Idziemy do domku pod miastem i kontynuujemy zadanie. Do Desmond. Witaj. No, po zaopatrzeniu się w sklepie wyglądasz dużo lepiej. Jedyny plus tej całej sytuacji z tym Biskajem. Wychodzi na to, że utojskie pieniądze nie śmiejecą. Żadne nie śmiejecą. Posłuchaj. Po pierwsze, cieszę się, że udało ci się wydostać stali. Po drugie, witaj w naszej organizacji. Wojna z utojem trwa i tutaj. Przygotowujemy się do odzyskania terenu i zbieramy siły. Tyle informacji musi ci na razie wystarczyć. Teraz pora działać. Todai mówił o was. Jestem gotów. W Trentis są pewne osoby, które zaszkodziły naszym ludziom. Do tego handlują suszem z Quisrachu, który otumania i sprowadza uczucie błogości. Co mam z nimi zrobić? Niestety, z tymi tutaj jest tak, że rozumieją wyłącznie język przemocy, więc musisz im przyłożyć. Niech wiedzą, że w mieście pojawił się ktoś groźny. Tylko zdobądź jakieś okrycie na twarz. Nie chcemy się na razie ujawnić. I jeszcze jedno. Nie wolno ich zabijać. W porządku, co to za ludzie? Limu, Lasz i Bragi. Lasz będzie w magazynach poetowych, Bragiera znajdziesz w domku przy studni miejskiej, a Limu powinien być w wiosce na północ. Często załatwia interesy w stodole. Widzę, że masz już mapę. Zaznaczę ci na niej te miejsca. Nie wiem, jak to ma pomóc Terenowi, ale zrobię to. Zaufaj mi. Wszystkiego dowiesz się w swoim czasie. Dam ci 3 listy. Zostawiaj po jednym u każdego pobitego. Muszą wiedzieć, za co dostali. I pamiętaj, żeby się czymś zamaskować. Porozmawiaj z tymi przekupkami przed areną. W porządku. Widzimy się za jakiś czas. Musimy teraz zdobyć maskę, co samo w sobie nie powinno być przesadnie trudne. W ogóle warto zaznaczyć, że z tego questa dostaniemy jedyny dostępny jako nagroda z questa rzadki przedmiot. Jest to amulet, inny dla postaci fizycznych, inny dla magicznych. Przekupka. Ja prosto od kły, szukam chusty na twarz. Chusty, powiada, mam ci tu taką, jabłka w niej taszczyłam. Bierz, synek, niech służy, 10 sztuk złota się należy. Co? 10 sztuk złota za kawałek szmaty? Ale jaka porządna szmata, niech stracę 6 sztuk złota. Nie ma mowy, 4 ani jednej więcej. Rabuję starą winkę, ale może być te 4. Dawaj i bierz chustę. Dzięki.
Dobra, mamy chustę. Trzeba by ją ubrać. No, teraz to już wyglądamy groźnie. I idziemy szukać łotrów do ukajania. Warto odpocząć, skoro mamy z nimi walczyć. Zaczniemy od portu, który jest gdzieś tutaj. Port. Z tego co pamiętam, Desmond mówił, że jeden z naszych celów znajduje się w portowych magazynach. Na szczęście kompas pomaga nam ze strzałeczkami. Rzućmy okiem, czy to ten magazyn, ten. Typek. Szukasz tu czegoś? Lasza, kręci się gdzieś tutaj? Jest na dole, zapraszam, dzięki. Schodzimy do Lasza. O, jakaś snajpka. Oszlifowany limetyt, Lasz. Witaj, przyjacielu, szukasz wytchnienia? Wytchnienia, tak jak oni, nie wyglądają na zrelaksowanych. Może nie wyglądają, ale właśnie świetnie się bawią. Podziękuję za taką zabawę. Ty jesteś Lasz? We własnej osobie. To ja mam dla ciebie troszkę zabawy. No i kasujemy leszcza. Niestety wciąż jedyny czaj do widzenia, jaki mamy, to leczenie, które na ten moment nie bardzo się nam przydaje. W jedynej walce, której go użyliśmy, i tak zginęliśmy. Mówi się trudno. No i tyle, jeśli chodzi o Lasza. Dobra. Aha, połóż list. Klikamy z zwłoki. Zostawiasz list i wychodzisz. Zostały nam dwa cele. Oba są. Nie bij, proszę. Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś. Tak jest. Opuszczamy port. Oba cele. Pozostałe cele, ponieważ strzałka do magazynu została, znajdują się poza portem. Idziemy do Tentis. I idziemy teraz w kierunku prawej strzałki. Zobaczymy, gdzie nas zapełni. A dzieło? Tutaj? Tak, odpocznijmy. Jeśli dobrze pamiętam, ostatni przeciwnik znajduje się w wiosce Romana, ale zaraz to sprawdzimy. Wchodzimy do mieszkania. Ktoś wybiegł. Tutaj Bragie, facet pluje krwią i ledwo żyje. Ktoś cię uprzedził. Rzucasz list od Desmonda. No, to była łatwa część. I idziemy do ostatniego przeciwnika, który, jak już przed chwilą mówiłem, znajduje się chyba w wiosce Romana. Sama nazwa jest dość... może być myląca, ale to zależy od naszych dalszych wyborów. Jednak nie uprzedzajmy faktów. Przysiłek Tentis. I szukamy stodoły. Wchodzimy. Panie Limu, oddam wszystko, proszę tylko o dwa dni. Oddawaj kasę, albo cię usiekę dla przykładu. Nie, proszę. No, tutaj nie musimy mieć jeszcze moralnych. Tyś co za jeden, spadaj stąd. Limu, mam dla ciebie wiadomość. Hej, ty, wracaj tutaj. A, później go dorwę, najpierw tobą się zajmę. Ciesz się, że mam ci tylko poturbować. No to jedziemy. 130 życia. Bije dystansowo. Na tym etapie gry obrona przed urokami niespecjalnie się przydaje. Łopie za 30. Teraz to wszystko koksa. Dobra, pokonaliśmy Limo. Tym samym pokonaliśmy wszystkich trzech przeciwników. Zostawiamy list. I możemy wracać do Desmonda.
Warto zauważyć, że przy tych kamieniach możemy pozyskiwać przyprawy. Chatka Simona. Desmond. Kastecius, poznaj generała Warhorna. Generał jest głównym dowódcą naszych operacji w Trentis. Gdybym gdzieś wybył, to jego masz się słuchać. Kastecius, tak? Ty jesteś śmiałkiem, który dostarczył nam rozkazy stali, prawda? Tak, to ja. Podobno dalej wspierasz trenijską sprawę. Cieszy mnie to. Potrzebujemy takich ludzi. Generał kładzie ci dłoń na ramieniu. Potem zwraca się do Desmonda. Muszę was zostawić. Sam rozumiesz dlaczego. Oczywiście, generale. Bywajcie, za teren, za teren. Dobra, Kastecius, wróćmy do naszych spraw. Po zamieszaniu w Trentis widzę, że robota jest wykonana. Wiedzą, że w mieście pojawiła się nowa siła, ale nie wiedzą, skąd nadszedł cios. Brawo. Pierwsze zadanie za tobą, więc można dać ci wgląd w kolejną część naszego planu. Dzięki za zaufanie. Zapracowałeś na nie. Naszym zadaniem tutaj, podobnie jak w innych większych miastach Haligardu, jest zdobywanie złota, które finansuje odbudowę naszej armii. Pobicie tamtej trójki to też część tego planu? Wszystko, co robimy, jest częścią tego planu. Teraz musimy zaczekać, aż menty w Trentis zaczną przerzucać się oskarżeniami. Wkroczymy ich pogodzić, kiedy będą osłabieni. W tym czasie postaramy się zorganizować kolejne źródła dochodów. Powiedz, co mamy robić. Kadry cię wdroży. Wyznaczcie sobie jakiś plan działania. Dziewczyna zna już na tajemnicę Trentis. Może już wie, od czego zacząć. Aha, i mam dla ciebie amulet. Powinien cię przydać. Dzięki, do zobaczenia. Oto otrzymany amulet, jak już mówiłem, rzadki i buja. Plus 1 do mocy, 2 do wiedzy, 30 do punktów życia, 10 odporności na ogień i uroki. Fajnie. Zakładamy i idziemy porozmawiać z Kady. Uwijałeś się po mieście jak w ukropie. Dobra robota. Dzięki, to nie ciebie widziałem u Bragia? Mnie, tak. Byłam szybsza od ciebie. Aleś go załatwiła, biedak ledwo dychał. Zwykle nie dychają, jak ich zostawiam, ale rozkaz to rozkaz. Powstrzymałam się w porę. Uważaj, bo zacznę się ciebie bać. I słusznie. Dobra, dość gadania. Gotowy do następnej roboty? Tak, coś proponujesz? Mam kilka pomysłów. Trentis to paskudne, ale spore miasto. Krzyżuje się tutaj wiele interesów wielu ludzi. Przepływa tędy rzeka złota. Trzeba tylko znaleźć bezpieczne zejście na jej brzeg. Czyli? Czyli ruszaj w miasto. Popytaj w portowej tawernie i ratuszu. Znajdź trzy fuchy w tych dwóch miejscach i wróć tutaj. Zdecydujemy, co robić dalej. Rozumiem, to do zobaczenia. I tym sposobem zakończyliśmy quest sami swoi. Następny w kolejce do pracy rodacy. Ale na dziś to już wszystko. Dzięki za uwagę. Zostawcie po sobie suba, lajka albo komentarz. Cześć!